Cześć, siemanko, guten morgen. Poron kalorzyna. Czyści swoje kółeczka, z których jest bardzo zadowolony. I po tym, jak już wybiło im 3,5 tysiąca kilometrów, mogę już coś powiedzieć na ich temat i tego, jakie są moje odczucia po tym, jak je użytkuję, czy warto zainwestować pieniążki w koła karbonowe, w tym przypadku w stożku 38 mm. Zapraszam. Dlaczego tak szybko postanowiłem się z wami podzielić moimi wrażeniami z jazdy na kołach Evanlighta, mimo że zrobiłem tylko 3,5 tysiąca kilometrów, minęło od zakupu pół roku, zaraz po tym jak kupiłem katka od razu internet i zamówionko kółek Evanlighta, a to dlatego, że zaraz zobaczycie na zdjęciu, co takiego się wydarzyło. Na początku, po tym jak kupiłem opony, które są teraz założone na tych kółeczkach, a są to Pirelli P0 Velo 4S, zobaczyłem bardzo ciekawą rzecz. Jedna strona obręczy dotyka praktycznie mojej ramy, co mnie bardzo zaniepokoiło. Wiadomo dlaczego, jeździ się na szosie nie z małymi prędkościami. Nigdy nie wiadomo, co może się zdarzyć. Czułem, że oś jest połączona z hakiem przerzutki. Hak przerzutki po prostu był poluzowany i jak go dokręcę, to wtedy obręcz z dwóch stron wróci na swoją pozycję. Wróciła w bardzo minimalnym stopniu. Pierwsza myśl, od razu sprawdzić, czy koła nie są krzywe. No, obręcz nie jest krzywa. Wiadomo, obręcz karbonowa jest na tyle sztywna, że raczej się aż tak nie wygnie. Umówiłem się na wizytę w Lemon Bike'u, tam gdzie składają koła Evanlighta. No i okazało się, że jednak były troszkę pokrzywione. Trzeba było je wycentrować i już jest teraz wszystko ok. Stąd moja decyzja na to, żeby nagrać właśnie film i opowiedzieć trochę o tych kołach. Trochę kilometrów jest zrobione. Mogę coś już powiedzieć na ich temat? Jak mi się sprawdzają i czy jestem zadowolony? Moją teorią na to, że one się tak skrzywiły, jest to, że ja bardzo dużo, będąc w Niemczech, jeżdżę po ścieżkach rowerowych. Wiąże się to z tym, że często trzeba wjeżdżać na krawężniki, a że jest to tylne koło, no ja nie jestem super ekstra jakimś tam rowerzystą, żebym umiał podnosić tył, jak wskakuję sobie na krawężnik i zapewne tył dostał troszkę po zadaniu i się nam skrzywił. Krótka informacja o tych kołach. Stożek 38 mm, 28 szprych z przodu, 28 szprych z tyłu. Waga mniej więcej 1500 gram. Zapłaciłem za te koła 3800 zł. Czy warto? Czy warto amatorowi wyposażyć się w taki zestaw kół, czyli karbonowe koła na wyższym stożku? Tak, warto. Jednym z moich argumentów będzie film, na którym testuję koła karbonowe, które widzicie tutaj, z kołami, które były przy zakupie KTM-a. Tam były koła Shimano na stożku 19 mm. Tutaj mamy 38. Tamte koła ważyły 2 kg, a zresztą zapraszam was do tego filmu i sobie sami zobaczycie. Film na pewno nam pokazuje to, że warto amatorowi zainwestować nawet takie pieniądze w koła, które wydaje się, że bardziej potrzebne są jakimś bardziej wyczynowym sportowcom, którzy się ścigają, ale z tego testu, jak i z mojego doświadczenia z tymi kołami, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że naprawdę warto i muszę was zaprosić też na dodany film od Evanlighta, gdzie bardzo mnie to zdziwiło. Pokazują oni test podobny do mojego i wyszły im podobne wartości. Oczywiście tam był taki bardziej kozacki test, bo był przy większych prędkościach, ale podoba mi się to, że firma nie boi się tego pokazać, jaka jest prawdziwa różnica między kołami ich karbonowymi a
zwykłymi aluminiowymi, jakie są praktycznie w standardach przy kupnie nowego roweru, a nie jak to większość firm czy tam producentów podaje to, że na przykład moje koła są 20% szybsze od konkurencji. Czyli co? Za 5 lat nie będziemy musieli kręcić? Same będą jeździły? Także zapraszam na mój test, jak i test Evanlighta do obejrzenia. Moje odczucia po tym, jak założyłem te koła, na pewno dużo łatwiej porusza się powyżej pewnych prędkości. Są to prędkości powyżej 30 km na godzinę. Wtedy słychać szum, który bardzo mi się podoba. Jest to taki szum przecinających kół wiatr i bardzo fajnie się wtedy jedzie i psychikę też to napędza, żeby kręcić jeszcze mocniej, żeby ten szum był większy. Więc to mi się bardzo podoba. Jest różnica na małych stożkach, na pewno jak jedziemy pod wiatr. Może to nie są jakieś tam super wartości, że będziemy jechali i będziemy jeździć od razu 10 km szybciej pod wiatr niż normalnie, ale są to jakieś tam naprawdę odczuwalne wartości, gdzie sami widzimy, że łatwiej nam przecinać ten wiatr, który wieje z naprzeciwka. Moje obawy, jeśli chodzi o obręcze na takich stożkach, były z doświadczenia, które zdobyłem na kołach DT Swissa. Nie powiedziałem wam o Piaście. 350 standard pancerna Piasta. Posiadam również w drugim zestawie kół, gdzie mam tam obręcze DT Swissa 32 mm i też to było jakby moim argumentem do tego, żeby kupić 38 mm stożek, nie 50, gdyż mam niemiłe doświadczenia z tamtych kół. Jadąc na przykład z prędkościami rzędu 60 i więcej, czy nawet trochę niższymi, 50 plus nazwijmy to, i powiew wiatru bocznego, to nie wiem, czy to była wina Fujika, czy po prostu Fuji tak ma, czy co tam się działo, ale po prostu powyżej tych 50 km na godzinę koła zachowywały się bardzo nerwowo, potrafiło mi trochę tam rzucać rowerem przy tym bocznym wietrze, no i dlatego zdecydowałem się tylko aż na 38 mm. Zaskoczenie moje takie, że ostatnio nawet miałem okazję jechać z górki przy bocznym wietrze powyżej 60 km na godzinę i najlepsze było to, że nie bałem się jechać nawet na lemontce, bo po prostu mną nie rzucało i jechałem sobie spokojnie mimo bocznego wiatru. Także to jest na plus. Co by tu więcej powiedzieć? No zapewne moją winą jest to, że jeżdżąc po tych krawężnikach one się skrzywiły, ale nie to, że się zepsuły. Także to jest na plus. Piasta pancerna, szprychy standardowe, teoretycznie u każdego mechanika rowerowego możemy te szprychy wymienić, jak chcemy na szybko, także są łatwo dostępne. Podsumowując, na pewno optyka, duże stożki na każdym rowerze fajnie wyglądają. To, że wspieramy polską firmę, gdzie wiemy, gdzie jest to składane. Na pewno większy prestiż na dzielni, na ustawkach. No i większa frajda z jazdy, bo nawet podjazdy pod górkę stały się trochę przyjemniejsze, łatwiejsze. A też bardzo ważną kwestią trzeba wspomnieć, że są one szerokie. Szerokość wewnętrzna tej felgi to jest aż 22 mm. Co za tym idzie, nie powinniśmy zakładać mniejszych opon niż 25 mm. A jak zobaczycie na teście, oponka GP 5000 25 mm układa się tak, jak by miała 28 mm. Czyli co za tym idzie, mamy oponę 25 mm, a realna szerokość na feldze to jest 28 mm, co daje nam większy komfort jazdy i lepszą przyczepność. Możemy też założyć na nie tublesy. Oczywiście wiadomo, taśma, wentylek, mliko i dobra opona. Co tu więcej powiedzieć? No, jak
chcemy wydać pieniążki, myślimy, czy kupić karbon, czy nie, to przy tym, jaką gwarancję daje Evenlight, to warto. Mamy gwarancję dwuletnią na to, gdyby gdzieś tam obręcz nam strzeliła, pękła, czy coś się z nią stało, to firma wymieni nam w ramach gwarancji na nową obręcz i teoretycznie przez 2 lata mamy czystą głowę, że pieniążki wydane, a nie małe pieniądze, bo możemy kupić już fajny rower na tarczach za te pieniądze, nie są wyrzucone w błoto. Pół roku testowania, no nie testowania, no jeżdżenia, po prostu jestem mega zadowolony. Trochę nie widzę się teraz na innych obręczach, tylko na tych, jak już to spróbować na wyższych stożkach i kręcić. Do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się. Hej! We'll be right back.